Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Powiedział, to znaczy napisał Juliusz Słowacki. Ale przecież język polski to jeden z najtrudniejszych języków świata, choć z drugiej strony, jak uważa profesor Jan Miodek, język polski ma ortografię o jakieś 100 razy łatwiejszą niż inne języki świata. Nawet gramatyka nie jest tak trudna. Tym się jednak różnimy od innych narodów, że przykładamy szczególną uwagę do poprawności językowej. Jak więc być poprawnym w języku? I czy bywają takie sytuacje, panie profesorze, w których rozmowy z innymi Polakami pana męczą? No wie pan, jeśli jadę na przykład do Wrocławia z Gdańska, no i ktoś mnie od razu w przedziale pozna i od razu chce pogadać, no to po przyjeździe do Wrocławia trochę mi w gardle sucho jest i dość zmęczony jestem. Ale skoro już mówimy o tych sytuacjach z podróży, bo to też ktoś mnie o to pytał, jak to jest z tą rozpoznawalnością i w związku z tym, czy ludzie się pilnują, czy się nie pilnują, no to miewam sytuacje komiczne, że dosiadam się i słyszę, zanim tam, że oni gadali. Nagle ja wchodzę i oni milkną. I do Wrocławia mam spokój, bo oni wszyscy milczą. To może jak jest Wrocław, Brochów, czyli jeszcze 7 minut jazdy, to wtedy ktoś wyciąga, powiedz, że mogę sobie zrobić zdjęcie z panem. No, no. Więc trochę wtedy gardło jest zaoszczędzone. Tak. I ma pan, panie profesorze, taki zestaw pytań, które co chwilę wracają, albo których ma pan już dość? Nie, wie pan, no... Miałem już dość tematu wulgaryzmy, to Jerzy Bralczyk to poświadczy, że myśmy już mówili, nie, błagamy, ale proszę o wulgaryzmy nie pytać, no bo co jeszcze mogę powiedzieć? No co ja jeszcze mogę powiedzieć? No w tej chwili nie schodzi problematyka feminatywów, to już właściwie nie ma człowieka, który nie ma szkoły. Jak nie zapraszają szkoły, to też proszą, żeby o tym czyli nie powiedzieć. Pytać, czy akceptuje pan chirurżkę, posłankę? Jedną zębę. Akceptuję. Tak, ja jestem za formalnymi wyznacznikami żeńskości, czyli za sufiksami, czyli za przyrostkami. Panie redaktorze, podsumowująco, bo wzrastałem w świecie profesorek, redaktorek, dziennikarek. To kiedy robiłem się już dopiero starszym człowiekiem, to ukształtował się uzus polegający na tym, że to forma męska dowartościowuje kobietę. I ten uzus trwał kilkadziesiąt lat. Kiedy dzisiaj, to jest napędzane ruchami feministycznymi na pewno, ale ja powiem jako historyk języka, że to jest powrót do typologicznej charakterystyczności, wie pan. To niektórzy przeżywają absolutną dystrakcję estetyczno-psychologiczną, słysząc właśnie, że jest dyrektorka, profesorka, żołnierka. Mnie to kompletnie nie razi, bo ja wychowywałem się w świecie przyrostkowym, jeśli idzie o formy żeńskie. Natomiast nie ukrywam, że ja się później też przyzwyczaiłem, pani redaktor, pani dyrektor, pani profesor, pani naczelnik i tak dalej, pani kierownik. Panie profesorze, a czy Polki i Polacy, czy Polacy, umieją ze sobą rozmawiać? Nie mam na myśli teraz naszej rozmowy, czy waszej, pana i profesora Bralczyka. No, z ubolewaniem wszyscy mówią, że z tym jest coraz gorzej, no o tym straszliwym podziale polskiego społeczeństwa, jak to się mówi, na dwie bańki, na dwa plemiona, no jest to coś bardzo smutnego, no. Mam nadzieję, że ja doczekam jeszcze czasu, mimo już dość zaawansowanego wieku, że się pogodzimy. Chociaż będziemy się różnić politycznie, będziemy zwolennikami różnych partii politycznych, ale mam nadzieję, że się kiedyś pogodzimy, bo w tej chwili tej zgody nie ma, chociaż ja mam bardzo wielu bliskich ludzi i my wiemy o sobie nawzajem, że na kogo innego głosujemy, ale jednak nie dochodzi między nami do jakichś zwarć i spięć. Bywają tak. Takie sytuacje jak wojna na czy w Ukrainie? A to jest też coś bardzo ciekawego, bo mogę z pełną odpowiedzialnością za słowo panu redaktorowi powiedzieć, że z punktu widzenia historyczno-językowego trzeba powiedzieć, że nowy uzus to nieraz potrzebuje paru wieków, żeby się utrwalić w języku. Czyli jedna i druga forma są natomiast poprawne? Natomiast tutaj dokonało się coś niezwykłego, że my w tej uczuciowej aprobacie dla Ukrainy od razu chcieliśmy im pokazać, że oni nie są wyjątkiem językowym wraz z Litwą, Łotwą, Węgrami i Słowacją, tylko są tacy jak Niemcy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Paragwaj, Urugwaj, ponieważ jeździmy do Paragwaju, do Urugwaju, do Niemiec, do Francji, do Portugalii, do Argentyny i byliśmy w i tu, to my od dziś mówimy też, że jeździmy do Ukrainy i byliśmy w.
Ukrainie. Czyli jeśli mówię na Ukrainie, nie to nie ma żadnego jest błędu, to jest tradycja iluś wieków. Wie pan, to się trochę uspokoiło. Ja przyznam się panu, że ja się też nerwowo parę razy poprawiłem. Jestem na tyle stary, że mnie się chce raczej mówić na Ukrainie i na Ukrainie coś się wydarzyło. Parę razy się już nerwowo poprawiłem. Teraz się już nerwowo nie poprawiam, nawet jeśli mi się tak powie. I widzę, że niektórzy Ukraińcy, dłużej zwłaszcza tu, ci, którzy dłużej tu są w Polsce, oni też są już przyzwyczajeni do tego na. Już parę razy słyszałem, że tak im się powiedziało. Ale faktem jest, że zwłaszcza w tekstach pisanych, to ja widzę tylko w i widzę do. Tak. To wracam do mojej myśli. Wojna na Ukrainie albo takie trudne sytuacje sprawiają, że my Polacy, nawet ci bardzo dalecy od siebie, się na chwilę łączymy. A potem znowu jesteśmy jeszcze bardziej podzieleni. No to samo było po śmierci przecież Jana Pawła II. Było to co to nas, panie profesorze, może łączyć? Czy język nas może dzisiaj łączyć? No powinien. Tylko, no już widzi pan, jeśli teraz te dwie bańki, jak to się mówi, no skaczą sobie do oczu, to język nas nie pogodzi, ale myślę, że mógłby być takim spoiwem. I jako no, człowiek zawodowo się językiem parającym, no chciałbym tę nadzieję mieć, że właśnie może język kiedyś. To co pana profesora jeszcze martwi w języku? Na pewno wulgaryzmy i o nich nie rozmawiamy dzisiaj. Skrótowość? To, że nie rozmawiamy, to, że jesteśmy podzieleni? Wie pan, nie, mnie najbardziej denerwuje taka bezmyślność stylistyczna. Nie mogę tego pojąć, że jakieś takie stylistyczne głupstwo, które się pojawia we wtorek, nagle w środę to głupstwo już ogarnia ilość milionów rozmawiających z sobą Polaków, wie pan. Słowa modne, natrętne, to mnie irytuje najbardziej. Nie poszłem, zamiast poszedłem. Błąd gramatyczny, no, powie się komuś, słuchaj, ulegasz analogii do form żeńskich, mówi się poszedłem, a nie poszłem, wyszedłem, a nie wyszłem. Natomiast te słowa nadużywane, to tak naprawdę, to tak, to dokładnie. Generalnie, prawda. No, zawsze apeluję, powiedz, że czasem inaczej. No, wypowiedź jakiegoś człowieka teatru trwa dosłownie może 40 sekund, 5 razy spektakl. No nie mógłby raz powiedzieć przedstawienie, widowisko. Przecież miarą naszej atrakcyjności stylistycznej jest bogactwo form synonimicznych. Jak się już uczepią tego spektaklu, nie może być inaczej, bo myślą, że to jest ta przepustka do wyższego stylu, właśnie ten spektakl. Przedstawienie, widowisko to takie nic, to tam może w szkole, prawda? No. Przesłanie do Polaków, krótkie, najkrótsze, z serca płynące. Żeby zawsze byli sobą w języku, bo właśnie nie ma nic gorszego jak jakieś takie niedobre zapatrzenie się w kogoś i wmówienie w sobie, że ten ktoś powtarzający to słowo robi to świadomie i to jest właśnie przepustka do wyższego językowego stylu. Być sobą w języku to jest chyba najważniejszy w moim odczuciu imperatyw stylistyczny. Kocham język polski za to, że pięknie wyraża się o miłości. Za to, że nasi poeci mieli ogromne pole do popisu i mogli przepięknie opisywać przyrodę. Kocham za to, że jest bardzo panoramiczny, ma swoiste idiomy. No to, że jest czytelny, soczysty. No i obyśmy go poprawnie używali. Posługując się nim sprawnie i wykorzystując całe bogactwo słów, można wypowiedzieć właściwie wszystko. Piękny, bardzo piękny, taki ładny, miaki, dobry, bardzo dobry. No ucie. Chciałaby uczyć i mówić lepiej. No, bardzo dobrze pani. Oczywiście. No, dziękuję. Ma pani jakieś ulubione słowo w języku polskim? Bez przekleństw. Wiewiórka. To było takie ładne słowo. Wiewiórka na drzewie było. Wiewiórka. To bardzo ładnie. Co panią denerwuje w tym współczesnym języku polskim? To, że ten język jest mało polski. Albo powiedziałabym rdzennej ludności danego regionu. Czyli są regionalizmy, są błędy językowe. Zniknęła intonacja i modulacja głosu. Słownictwo jest tak ubogie, że pozwoli pan, że nawet eufemizmu nie użyję, żeby to określić. Czyli życzę językowi polskiemu lepszych Polaków i bardziej sprawnych języków. To jest chyba coś, co nas wyróżnia. Mamy takie swoje słowa, które znają na całym świecie. Na przykład? Nie mogę tu powiedzieć. Mm-hmm.
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Napisał kiedyś Mikołaj Rej, a profesor Jerzy Bralczyk napisał, albo powiedział, uważam, że język polski jest on-e i tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamy SMS lub mail. Poza tym interpunkcja jest odbiciem ładu myśli. Niby to proste, ale czy języka, panie profesorze, można się od tak nauczyć? No, pewnie i tego można się uczyć, a czy nauczyć się można? Czy można się nauczyć czegoś tak do końca? A właśnie forma czasownika nauczyć pokazuje, że chodzi o jakieś wypełnienie, o jakąś pełnię. Nauczyłem się na przykład, nie wiem, grać w brydża, znam reguły. Nauczyłem się chodzić, nauczyłem się rozmawiać z żoną. Wiele rzeczy jest, których możemy się, tak nam się zdaje, nauczyć. Z językiem, no cóż, język ma się od urodzenia, ten własny. Niektórzy mają to szczęście, że mają dwa albo trzy języki od początku. To są ludzie, którzy z reguły, jak się okazało, są szczęśliwsi zresztą i są zdrowsi i mają szersze horyzonty. Także ci bilingwalni mają pewną przewagę nad tymi, którzy znają jeden język. Czy zna się go do końca, czy zna się wszystkie słowa, które w nim powstały? No oczywiście jest to niemożliwe. Niemożliwe, żeby znać jakiś język do końca, chyba że jest to jakiś język sztuczny, wymyślony. Na przykład można sobie wyobrazić kogoś, kto zna do końca reguły i słowa istniejące w języku esperanto, choć to także byłoby trudne. Czy można poznać język do końca obcy? Wydaje się to niezwykle trudne, ale mamy tu na myśli, kiedy coś takiego powiemy, że ktoś zna obcy język tak, jak zna swój własny. Albo jeszcze z drugiej strony patrząc, że zna go tak, jak znają ci, dla których jest to język pierwszy, podstawowy, naturalny. I tacy, którzy mają jednocześnie świadomość bogactwa tego języka. To jest niezwykle trudne, ale no cóż, przypuszczam, że są ludzie, którzy poznali język później nawet, obcy, tak bardzo, że nie można ich odróżnić od tak zwanych native speakerów. A po drugie, oni sami też mają świadomość, że ten język jest tak, jakby był ich naturalnym językiem. Więc można, oczywiście można się uczyć wielu rzeczy i to, że się uczymy, już powinno nam często wystarczyć. A czy się nauczymy? Trudno powiedzieć. A co nam, panie profesorze, może pomóc w tej nauce, jeśli dzisiaj włączamy... Nauce języka, co może pomóc? Niektórzy uważają, że ważne jest tutaj to zanurzenie się w języku. Używa się tutaj terminu immersja czasami. To polega na tym, że człowiek jak gdyby izolował się od innych wpływów i zanurzał się w ten język, który stawałby się jego językiem i do mówienia, i do myślenia, i do czytania, i do pisania, i do wszystkiego. Tak na długo pewnie by się nie dało. Ludzie się zanurzają w różnego rodzaju rzeczywistości. Są tacy, którzy potrafią zanurzyć się w książkę na przykład i żyją tą rzeczywistością odzwierciedloną w książce. Są tacy, którzy się zanurzają w grę komputerową na przykład, prawda? Już są cali w tej grze. Więc w nauce języków też to jest stosowane, to zanurzenie się, czyli odcięcie się od rzeczywistości. Nie wiem, czy oglądał pan serial z detektywem Monkiem, który takim właśnie gestem oddziela się od rzeczywistości i cały się koncentruje na myśleniu wewnętrznym. No i tak by można było próbować z obcym językiem. To pomaga, no ale do tego trzeba znać podstawy na tyle. Jeżeli ja znam kilkanaście słów na krzyż i ze dwie reguły gramatyczne, to tak się zanurzyć nie da, rzecz jasna. A Polacy, panie profesorze, umieją jeszcze dzisiaj ze sobą rozmawiać? Polacy, znam wielu Polaków, którzy znakomicie posiedli inne języki. Znam Polaków, którzy mówią tylko po polsku. Znam Polaków, z którymi się rozmawia znakomicie, ale znam też takich, których bardzo szanuję i lubię, a z którymi rozmawiać jest trudno. Rozmowa jest rzeczą ważną, oczywiście, to jest podstawowy sposób bycia z innym człowiekiem. Ale nie sądźmy ludzi tylko po tym, że umieją, czy też nie umieją rozmawiać. To jest umiejętność i jednocześnie ogromna przyjemność. Umieć rozmawiać, chcieć rozmawiać,
ale jeszcze większa, jeśli inni chcą z nami rozmawiać, bo do tego, tak jak do tanga, do rozmowy trzeba co najmniej dwojga, albo dwóch, albo, bo rozmowy sam ze sobą nie przeprowadzę. Były kiedyś takie formuły literackie, to się nazywało soliloquium, to była rozmowa człowieka ze sobą samym. Można uznać, że wielcy, bardzo bliscy przyjaciele nie potrzebują rozmowy, bo oni już się dobrze tak znają, że wystarczy im być ze sobą. Tak jak zresztą i w dawnym, dobrym małżeństwie długoletnim, tak bywa czasami w rodzinach, ale też dobrze jest i trudno powiedzieć, no, komu się co podoba, ale mnie się podoba, jeżeli długotrwałe, długoletnie małżeństwo może wciąż ze sobą rozmawiać, nawet spierając się. Niektórzy uważają, że dobrze rozmawiamy wtedy, kiedy się zgadzamy ze sobą. Myślę, że bardzo dobrze rozmawiamy także, kiedy się spieramy, kiedy to jedno drugiego przekonać nie może. Ważne jest, żebyśmy posługiwali się nie tylko tym samym językiem narodowym, etnicznym, ale żebyśmy tak samo rozumieli podstawowe pojęcia, bo inaczej rozmawiać jest trudno. Przeklinam dużo. Polak jestem to. A Polacy przeklinają, tak? To co zrobić, żeby nie przeklinać? Ja nie wiem. Ja rozumiem przekleństwo w momencie niezadowolenia, ale to te wulgaryzmy są jak gdyby przerywnikami w mowie polskiej. No proszę posłuchać, na określenie czegoś jest wiadomo jaki wyraz zadowolenia, wyraz niezadowolenia, wyraz, także to mnie razi. Ja staram się nie przeklinać na co dzień, ale uważam, że przekleństwa nie są dobrą formą wyrażania się, chociaż czasami jak człowiek jest poddenerwowany albo jakieś złe emocje na niego wpływają, no to czasami zdarza się przekląć, to jest zrozumiałe i zwykła ludzka rzecz, ale na co dzień staram się nie przeklinać i nawet mi to wychodzi. Fajnie, że mamy taką dużą gamę przekleństw, bo można i wyrazić emocje, a niekoniecznie na kogoś przeklinać, nie? Mówić, że ktoś jest taki czy taki, tylko tak sobie siarczyście, nie? Polecieć i zawsze to tak czasem ulży. Stanowisko obywatelskie i grzeczne to jest takie, że nie powinno ich być. A stanowisko osobiste, na które sobie pozwolę, jestem w stanie wybaczyć wulgaryzmy osobie, która tak bogatym językiem się posługuje, że te wulgaryzmy mogą być dopuszczone w kameralnym gronie. Natomiast jeżeli to jest przysłowiowa budka z piwy, nie obrażając napoju, Boże broń, no to nie, no to już jest poniżej mojej możliwości zrozumienia i tolerancji. Motyla noga, no właśnie, wulgaryzmy. Nie trzeba się nad to wsłuchiwać, żeby usłyszeć, jak bardzo nam ten język zwulgarniał. Tego się boję i to mnie boli, powiedział profesor Jan Miodek. Ja uważam to częste przeklinanie, zwłaszcza takie przeklinanie już prawie nieświadome, za pewien rodzaj upośledzenia, dodaje profesor Jerzy Bralczyk. Profesor Kazimierz Orzuch uważa, że jedyna pozytywna cecha ich używania to rozładowanie stresu, uciszenie emocji, ale to jest złudne i dodaje. Protestuje przeciw używaniu wulgaryzmów w oficjalnej komunikacji, zaczynaniu i kończeniu zdania na K. Ale czy to dziś właściwie możliwe, panie profesorze? Adasiu, jeden z pierwszych moich artykułów, jakie zrobiłem, popełniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1981 roku, to o współczesnych polskich wyrazach obraźliwych. Nie spodziewałem się, że ten artykuł jest najczęściej cytowanym artykułem z języka polskiego do dzisiejszego dnia. Ale wracając, to jeszcze były początki. W 1981 roku była jeszcze cenzura, była świadomość publicznego mówienia pięknego. Nie wolno było publicznie mówić wyrazów wulgarnych, brutalnych, ponieważ albo uznaliśmy go, że jest pijany, albo że jest niespełna rozumu. Każdy się tego bał. Dzisiaj to wszystko w postmodernizmie jest zniesione. Szanowni Państwo, mamy strategię obrażania, czy w ogóle strategię używania słów wulgarnych. 22 strategie wymyśliłem ostatnio, czy na podstawie materiału. I najważniejszą strategią jest uzwierzęcenie człowieka. Jeśli mówimy te krowo, te świnio. Też mijo, o tak. Urzeczowienie człowieka następną. Też ma to. Tak. Pozbawienie człowieka wszelkich walorów intelektualnych. Ty cymbale, ty dzbanie, ty debilu. No tak, idioto. Oczywiście to jest fatalne też słowa,
Młodzież też mówi, te daunie, to jest straszna sprawa jest, prawda? Straszna sprawa, nie wolno takich rzeczy w ogóle mówić i tak dalej. Też błagam, proszę, nalegam w artykułach, tekstach, wykładach, żeby nie używać takich słów, bo to są słowa antywartości w języku. Adasiu, i na koniec jeszcze... Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Jak byliśmy w Wadowicach, o Janie Pawle II nagrywaliśmy program. Tak było zimno, tak mi się chciało sikać, mówiąc potocznie. Nie było, bo to i tak dalej. Ale Wojtek mówi... Nasz operator. Powiedzcie jakąś sentencję. Ja mówię, na koniec, cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać, ale ja znów mam sentencję, którą mówię do moich studentów. I oni są tacy zadowoleni. To jest już koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Adasiu, zobacz, jaka piękna definicja wolności. Człowiek może sobie iść. Wszystkiego dobrego. Kończymy tę modę na język polski. I tej wolności Państwu życzymy. Profesor Kazimierz Orzuch.